Witam. Zapraszam na prezentację produktu marki Mafel. Szyfierka mimośrodowa, model EVA150E5. Silnik o mocy 350 W i wartość drgań nie przekraczająca 2,73 m/s². Pozwalają na długą i stałą pracę. Wbudowana turbina pozwala na skuteczny odciąg pyłu przy pracy nawet bez użycia odkurzacza przemysłowego, a w połączeniu z siatkami ściernymi Abranet, to są takie siatki, posiadają one, co zresztą widać, około 24 tysiące otworów, co sprawia, że odciąg tego pyłu jest bardzo, bardzo skuteczny. Wpływa to na zwiększenie żywotności samego talerza, jak i na czystość pracy. Miękkie nakładki na uchwytach zapewniają pewny i stabilny chwyt. Dodatkowy uchwyt znajdujący się tutaj na przodzie można zdemontować. Wystarczy kluczem imbusowym odkręcić znajdującą się tutaj śrubę. To wszystko. Krawędź stopy zabezpieczona jest poprzez regulowaną osłonę. Możemy zmieniać jej ustawienie płynnie. Podkładka natomiast jest dość miękka i elastyczna, co pozwala efektywnie czyścić powierzchnie wklęsłe czy też wypukłe. Worek na zbiór pyłu ściąga się poprzez naciśnięcie klipsa. I to wszystko. Założenie w ten sam sposób. To przechodząc do prezentacji działania szlifierki. Przygotowałem tutaj zabejcowane bejcą nitro drewno lipowe i jesion. Zabejcowałem je wcześniej, tak więc bejca zdążyła wyschnąć i dobrze wniknąć w materiał. No, przypuszczam, że w drewno lipowe dość głęboko wsiąknęło. I użyję do szlifowania siatki o gradacji dla drewna lipowego 60, a dla jesionu 80. Zaczynam od drewna lipowego, siatka w gradacji 60. Drewno zostało wyczyszczone naprawdę w błyskawicznym czasie. Sama siatka, nie ma tutaj praktycznie żadnych śladów zużycia czy też zalepienia. To teraz drewno jesionowe i siatka o gradacji 80. No to jeszcze zobaczmy na ilość pyłu zebraną z materiału.
to widać, to są moje ręce, tutaj jest tarcza. Jest tego solidna kubka. Szlifowanie poszło bardzo sprawnie. Tutaj jest drewno lipowe, wyczyszczone z bajce nitro. No to oczywiście są zagłębienia, aby pokazać różnicę kontrastu między wyczyszczonym miejscem a tym, co zostało jeszcze w kolorze. Tutaj jest jesion i no, miękka i elastyczna stopa sprawdza się rewelacyjnie. Mała emisja drgań również daje się odczuć, czy też nie pozwala odczuć tych drgań, także ręce nie zostają przeciążone, stawy nie cierpią. Wbudowana turbina, liczne kanały odprowadzające plus zastosowanie siatek ściernych pozwalają na zwiększenie efektywności czyszczenia nawet o 20% w porównaniu do innych szlifierek tradycyjnych. Co za tym też idzie, pozwalają na zmniejszenie kosztów pracy. Tak więc no, czyste powietrze i przyjemność działania. Do zobaczenia.